Cześć, tu Oluś i tatuś. Witamy dzisiaj. Otwieranko. Witamy i otwieramy. Pierdzącymi ninjami. Fart ninja. A skąd ten ninja? Z sklepu Yupi i Świat Dziecka. I Świat Zabawek, Świat Dziecka. Wbijajcie do nich, zaraz zobaczymy na ich stronie, jakie mają jeszcze zabawki. Dzisiaj przetestujemy te 5 pierdzących ninja. Wymyślimy, jakie gagi można z nimi zrobić. Zobaczymy, czy każdy pierdzi inaczej. Mamy 5, jest do zebrania 8. Zobaczymy, czy każdy pierdzi inaczej, czy też... I każdy na pewno ma inaczej się nazywa. Ale zanim to zaczniemy, oczywiście, zostawcie co, Olusiu? Łapkę w górę, subskrypcję. Cicho. I dzwoneczek. Maniek, nie pierdzi. Maniek? Może to jest Maniek. Ale sprawdźmy, co tam w ogóle w tym Yupi sklepie jest, Olusiu, tak? Zobaczymy. Kabelek. Okej, jesteśmy. Jesteśmy na sklepie. Sklep prosta, nazwa yupi.pl. Mamy tu na tym, jak widzicie, ninja pokazane. O, są popy. Mamy tak, zobaczcie, zabawki od 0, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, plus 10 lat. Zaraz zobaczymy, ale zobacz, co jest najfajniejsze, bo ja najbardziej lubię zabawki z bajek, wiesz? I tu mamy tak, zabawki. Koci domek Gabi to nie, Batman, Cars, He-Man, Jurassic World, Kraina Lodu, Maszyna Niedźwiedzi, Pokémon. Masza, maszyna. Masza i Niedźwiedź. Masza i Niedźwiedź. Jak nie znak tej bajki? No zapomniałem. Chip Patrol, Strażak Sam, My Little Pony. Ale wiesz co? Ja czytam. Ale nie, już wszystkich nie będziemy. Może Pokémony zobaczymy. O, no zobacz. Zobaczmy, co jest w Pokémonach. Czy będą karciochy, są popi, są puzzle, jest pokeball. O, jest booster. Jest booster i są różne tu, o, ale dużo tego mają, dużo. Dużo, a wiesz co jeszcze jest? No. No, a wejdź na chwilę w ten booster. Który? No, tam do góry. Gdzie? To. Tego? No, 23, booster, tu 02. I co chciałeś tu zobaczyć? Zobacz te, bo tu jest. Widzisz? Mamy różne serie, czyli jak ktoś zbiera karty... Seria jest jedna, Pauli, tak, masz rację, ale być może są różne. Zobaczmy jeszcze szybko zabawki, żeby nie przedłużać. Zabawki 10+. Plus 10+, czyli takie jak Olek i wyżej. Tu mamy jakiś bits interaktywne zwierzątko. A tu mamy naukowy mikroskop. Tu mamy jakiś robomarker. I gry planszowe. O, statki! To ja to bym chciał, to jest statki, są super. I tak dalej. Nie będziemy oczywiście wszystkich zabawek przeglądać. Zapraszamy do Yupi. Na chwilkę. Na dół, no. Na dół i. Tajniacy. A, tajniacy. Też graliśmy ostatnio nad morzem. I co jest najfajniejsze z Yupi, że Yupi ma też sklepy stacjonarne. Zobaczcie, w całej Polsce. Najbardziej jest na południe, im na południe tym więcej, czyli nad morzem jest dużo. Koło nas to jest najbliżej w Koninie. Poczekaj, w Koninie. Zobaczmy, i tu mamy sobie, wchodzimy i Konin otwarte od 10 do 18. Ale oczywiście, jak nie możemy, na przykład jesteśmy na drugim końcu Łodzi, to możemy zamówić. Zamówić, ale też jest to fajne, że są sklepy stacjonarne, gdzie można kupić i dotknąć zabawki, nie trzeba tylko aż przyjdzie, tylko sobie przyjść, pomacać i wybrać. Tu mamy następny, a ten gdzie jest? Wąbrzezino i tu zobaczmy Grudziądz, uko Grudziądza to tutaj. Czym się różni taki znaczek? No bo to Świat Dziecka, tak? I bo oni są pod dwoma nazwami, tak? Świat Dziecka czy Świat Zabawek? Już nie pamiętam. Świat Dziecka. Świat Dziecka i Zabawek, czy coś w tym stylu? Świat Dziecka. A, Świat Dziecka jest napisane, no tak, Galeria Świat Dziecka, czyli mamy sklepy Świat Dziecka i Yupi i są w całej Polsce praktycznie, ale najwięcej na południu. Dobra, to tyle z internetu, że tak powiem. To przechodzimy teraz do czego? Do otwierania naszych pierdziaków. Olek będzie czytał, bo ja nie wziąłem okularów. Jak się nazywa? Pierwszy który? Ja chcę tego pierwszego. Pierwszego, czyli pierwszy już, a ten już pryka, bo wyjęliśmy takie zabezpieczenie. I zaraz wytłumaczymy, jak one działają. Teraz powiedz, jak on się nazywa. Który to jest tak? On się nazywa
Gacy, no. Grasshopper. Gacy Grasshopper, czyń honory, otwieraj pierwszego. Pierwszy nasz pierdzący ninja. Dziękujemy, Yuppie. Wpadajcie do Yuppie, jak nie zapomnijcie o łapeczkę w górę. Na... No bo jednie, tak grwi. Już to nie... No to już, dawaj, bo to żebyś nie przymulał. Nie, bo łapie za plastik, tak nie, bo wiesz czemu? Bo tu jest po całości plastik. O, tu masz, patrz, dziura co się zrobiła i teraz rozerwij. Okej. Okay. W zestawie mamy, poczekaj, co tu mamy? O, jest zabezpieczonko. Jest karteczka. Pokaż widzom, jak dokładnie wygląda. Ja zobaczę, co tam w karteczce. Pewnie informacje, że bateryki, od ilu lat. Nic tu ważnego nie ma, ale są oczywiście podane, pokazane wszystkie figurki, ale też wszystkie figurki są z tyłu. Okej. Okay. Mamy wyłącznik. Żeby nie pierdziały nam w nocy, bo one reagują na ruch, ale tak naprawdę, wiesz na jakiej zasadzie to jest? Ja to pokażę na wszystkich. One działają na czujnik jakby światła. Jak będziecie, jak zobaczycie, otworzymy wszystkie, zgasimy na chwilę światło, to powinny wszystkie pryknąć. A tak to, widzicie jak im zasłaniamy. Później zobaczymy jeszcze... Jak tak ruszą. A też, no bo to się, nie wiem, rozmydla światło, nie rozmydla, tylko rozciera, nie wiem jak to powiedzieć. Poczekaj. I co ja miałem powiedzieć? A, zobaczymy później, ile pierdów ma każdy z nich. Dobra, jedziemy z następnym. Czytaj nazwę i otwieraj. Pierwszy się prezentuje. Tutaj powstaje taką plakietkę. Plakieta, ale nam jest niepotrzebna. No nie, zostaw. A, no dobra, dobra, no już zostawię. Jesteś... No jaki jestem? No, no, zaraz. Bo to żeby promował ninja. Fart ninja, tak jest, fart ninja. Okej, okay, no jak się nazywa kolejny? Też żółty. Ale jak się nazywa? Halo? A, dobra. Dobra, jest zupełnie. To jest Ripłonda. To jest ten. A nie, to najpierw otwórzmy to, co ten. Ten pierdzący, tak? Co już jest wyjęte zabezpieczenie. Jack Barner. Jack Barner. Niebieska, wydaj, ja ci pomogę tu, a ty sobie odbierzesz. Nie, daj, nie. Daj. Ale źle robisz, bo znowu ściągniesz plastik. Patrzcie, patrzcie. Ale zobaczcie, ale nie... ja dobrze zrobię. Zobaczcie, patrzcie na Olka Pipopolka. Aha. Dopiero potem tak. Aha. No to ja ci pokażę jak. Ja wam podpowiem. Patrzcie. Naciskamy tu i się już otwiera. Czyli trzeba plastik, bo jak ciągniesz za plastik i papier, to nie oderwiesz. Ale ten ma fajny. A ten ma gwiazdki ninja. O, tu się robi głośno. A ten ma łuk. Okej, okay, zobaczcie, ten prezentuje się tak. I jedziemy z następnym. A pamiętasz, jak on się nazywa? Ej, dobra, zobaczmy, czy się różni pierd. Jack Barner. Ale czekaj, tata. Znaczy nie, mi się wydaje, że one mają wszystkie chyba te same, tylko są ileś ich jest, musimy zaraz później policzymy. Tak, Olusiu? Otwieramy teraz następnego. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa, Oluś? Olek, jak on się nazywa? On się nazywa Ripłon. Ripłon. Zobaczymy, jaką on będzie miał broniszę. Nie, musisz tu. Ja wiem, tu jest dziura. Już, ale to jak mocniej naciśniesz, to zrobić się większe. Ale ja to... Okej. Okay. I uwaga, 3, 2, 1, 8. Ale te... Strasznie głośne te pierdziuchy. A wiesz, co będę chciał zrobić na koniec? Ustawimy taki szpaler z nich. I zawołamy Lucy, żeby przeszła między nimi. Zobaczymy, czy będą prykały. Dobry pomysł? Ciekawe, czy się nie będzie bał. Ten ma jakieś takie, jak trochę Wolverine, pazurachy. Takie są zakładane na rękawicach, do wspinaczki, też do walki. Okej, okay. A postaw go, żeby pokazać go całego. Pokójcie mi się tu. O, ładnie się on prezentuje. Dobrze. Stron, dobra, ale okej, okay, to będzie, ale żeby nie zasłaniało ninja. Okej, okay, to poczekaj, tak? Tak? Przestańcie, chłopaki. No nie wierzę, to już zaraz w ogóle nas przekrzyczą. Oluniu, czyń honor następny, tylko najpierw... O, ten ma zączakiem. Tego nie chcę, tego. Dobra, ten z mieczem. Jak się nazywa, Olek? Olek, jak się nazywa? Nazywa Olek Ziemia. Się dokładnie Majustang, czyli on jest pewnie z jakiejś Chin. No, Chin to ninja to są z Japonii, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, no w sensie coś typu to, bo oni mają wiele normalne nazwy, a on ma Najustang.
Na już sank. Na już sank. Okej, otwieraj. A czyli będzie, nam powiemy potem, jaki jeszcze, jacy jeszcze można trzech dokupić sobie. Oskoczyli się w sklepie Jupi lub Świat Dziecka. Okej, osko. Mamy. Co to jest? Zobaczyć, czy jak włożysz? Nie, wystarczy, masz tu wyłącznik. A to jest po to, żeby przetestować najwyżej w sklepie. No już. No dobra, nie włożysz chyba, bo się wygieł. Okej, ten mamy zielonego. Teraz zaprezentuj. Tu postaw. Czekaj, bo chcę zobaczyć. Okej, dobra, jedziemy z następnym. Tylko postaw na chwilę, żeby widzowie zobaczyli, jaki jest szaderski. Na chwilę, Olusiu. Jak wszystkie pierdzą naraz, to się robi naprawdę głośno. Dobrze, już przystawiam, Olusiu. To nie jest... Reklama Ninja Farts. Okej, ale czadersko. Ty zobacz, one fajne, fajne oczy mają. Trochę są mangowe, ale ty przecież nie lubisz mango. Nie. Wsadzę 3 punkty. No okej, osko, super osko. I ostatni, który zwie się. Oluniu. Chuck Barner. A nie, to nie jestem. To tego no. General Putz. General Putz. Okej, osko. Py o ty. Dobrze, py o ty. Jaden. Tylko samo ty. Ty o ty, tak? Tot. Py o ty. No powiedziałeś, że tylko samo ty, a jest py. Coś tu kręcisz. Nie tak, Olek, zobaczysz. Tak. Nie. Uparciuku, to jest plastik. Tak. Nie, ale to się tak nie da, bo to jest plastik przyklejony do papieru i wygierasz jedno i drugie. Nic nie zrobisz tak. No. Okej, osko, udało się, super osko. I jadym. Czyli nie mamy. Nie mamy. Którego? Nie będziemy mieli Foaming Fart. Opatrznie, ale się nawet Foaming Fart. Patrz, jakie fajne. Patrz, tu widzę, jakie fajne. No, pokaż. Tak się... Ale to tak wygina. A, wygina się ten łańcuch. No bo jest elastyczny. Czyli nie mamy dwóch. Tego i tego. Ten różowy wygląda zacnie. Ciekawe, czy to nie dziewczyna. Stinky Cocker. Okej. Mamy wszystko tworzone. Na razie już to zabieram. Dobra, rzuć. Dziękuję, że mnie trafiłeś. Nie szkodzi. Nie boli? Mnie to nie zabolało w ogóle. Okej. Teraz, uwaga, na 3-4 trzęsiemy wszystkimi. Nie tak na 3, no czy tak? No. Ja tak teraz. Ale dzisiaj? Podniosłeś rękę. No patrz. Nie. No patrzę. Okej, okay, a teraz weźmy, potrząśmy trzema na raz, znaczy wszystkimi pięcioma, ty dwoma, ja trzema. Uwaga. Koko Jumbo, ja je, ja je, pierdzi dzianko, ja je, Dobra, a teraz zobaczymy, czy faktycznie zareagują na światło. Chociaż nie wiem, bo się pali tutaj nam na ten, ale spróbujemy. Uwaga, zobaczymy. A teraz jak zapalimy? I poczekaj jeszcze raz, uwaga. Czyli działa, tak? Czyli tak jak mówiłem, działa na światełko. I teraz można robić tym, co? Pranki. Czyli podstawiasz, na przykład idziesz do starszego brata i podstawiasz mu, jak on będzie wychodził. Będzie przychodził na przykład koło drzwi albo, nie wiem, krzesełka i to mu będzie prykało. Najlepiej było to nagrać i puścić, ale brat by się na nas obraził. Wiesz co? Zobaczymy teraz coś... A, mieliśmy zobaczyć, ile dźwięków. Olek, licz. A, ile dźwięków? Licz. To, nie, ale nie możesz tak szybko. No to poczekaj. Czekaj, no to ja będę robił, a ty licz. Raz. Ja liczę. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. A to nie wiem, czy już nie był. Siedem. Chyba już były. Osiem. Osiem. Dziewięć.
To nie było na pewno. 10. Ten już może był 11. Musicie sprawdzić, bo nie pamiętamy, aż ciężko zapamiętać. To możecie sobie cofnąć nagranie. Dobra. Teraz zrobimy ten, zawołamy Lucy. Ale to już nie parzyście, tych nie ma jak tego zrobić. Nie, no z jednej strony będzie stało 3, a z drugiej 2. No co się nie da, da się. Ale zobaczymy, czy to zadziała. Weźmiemy, zawołamy Lucy, ty ją przytrzymasz i ją puścisz, jak ja ją zawołam, tak? To idziemy teraz... Chłopaki, przytulcie się! Ale poczekaj, halo, halo, ole! A oni pierdzą. To pierdziachy, to oni się całują pierdami. Okej, okay, idziemy teraz, zobaczymy, jak Lucy przejdzie przez szpaler. Jak nam się nie uda, to pozdrowimy Robin Hooda. Dziękujemy wam, że byliście. Zobaczcie końcóweczkę. Trzymajcie się. Nara. A, i dzięki Jupi za rąbisko pierdziochy. Już nie mogę się doczekać, jak będziemy robić skeczochy. Ale teraz idziemy po Lucy i zobaczymy, czy się nie wystraszy i przejdzie między nimi. Widzimy, znaczy widzicie Lucy już za chwilę. Lucy! No chodź Lucy, chodź! Chodź Lucinda, chodź! Niestety boi się, no chodź Lucy! O! Co to było, pierdziochy? To pozdrów Oluś jeszcze raz wszystkich! Nara, nara, pa!